Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat aklamacji Agnus Dei, czyli Baranek Boży. Główny celebrans w razie potrzeby, wspomagany przez diakona usługującego lub innych koncelebransów, łamie chleb eucharystyczny. Spełniony przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy gest łamania oznacza, że wierni, choć liczni, tworzą jedno ciało przez przyjmowanie komunii z jednego chleba, jakim jest Chrystus umarły za zbawienie świata i zmartwychwstały. Łamanie rozpoczyna się zaraz po przekazaniu znaku pokoju i powinno odbywać się z należytym szacunkiem. Nie należy jednak tej czynności bez potrzeby przedłużać, ani też przywiązywać do niej nadmiernej uwagi. Ten obrzęd zastrzeżony jest dla kapłana bądź diakona. Kapłan podczas łamania chleba eucharystycznego wpuszcza do kielicha cząstkę hostii na znak zjednoczenia ciała i krwi pańskiej w dziele zbawienia, to znaczy połączenia ciała i krwi Jezusa żyjącego i chwalebnego. Jest to również znak jedności z głową Kościoła, czyli z Ojcem Świętym. Błaganie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, śpiewa zwykle lub głośno recytuje schola albo kantor. Lud zaś odpowiada. Wezwanie to towarzyszy łamaniu chleba i może być kilkakrotnie powtórzone, aż obrzęd się zakończy. Ostatnim razem wezwanie kończy się słowami: obdarz nas pokojem. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania naszych odcinków. Szczęść Boże i do zobaczenia.